Witajcie, moi drodzy, w kolejnym poradniku jeździeckim i z Dzieckim skrowem. Dzisiaj chciałabym Wam w skrócie opisać ostatnie trzy tygodnie naszych ferii. Boże, ile się działo, słuchajcie, ile się działo, samych pozytywnych rzeczy. Więc zapraszam Was do oglądania. Można powiedzieć, że ferie zaczęliśmy z przytupem, ponieważ zaprosiliśmy do naszej stadniny Aleksę i Matiego, Słuchajcie. Co miało naprawdę fajny wydźwięk. Ludzie byli bardzo zadowoleni, młodzież, która przyjechała do nas na obozy, była niemalże, można powiedzieć, zachwycona. Byli u nas dwa razy, przez trzy tygodnie ostatnich ferii, i za pierwszy razem, jak przyjechali, to uczestniczyli w woltyżerce. Mieliśmy dwugodzinne zajęcia dla, dla wszystkich obozowiczów, i Aleksa i Mati mieli za zadanie właśnie naszym obozowiczom poprowadzić zajęcia. Ja oczywiście z panią Natalką i panią Anią nadzorowaliśmy to, lążowaliśmy konie, a Aleksa z Mati dbali o to, żeby byli wszyscy rozgrzani <gryw> i żeby każdy z jeźdźców wsiadł na konia i pokazał, co, e, na co go stać. Na koniec oczywiście Aleksa i Mati wsiedli i pokazali, jak im wychodzi stanie na koniu, robienie flagi czy, czy innych tego typu fajnych rzeczy woltyżerskich. No i te zajęcia zaliczam naprawdę do udanych. Potem Alexa z Matim robili ciasteczka, zajmowali się rozdawaniem na tych autografów i tego typu rzeczy. Ale też poprowadziłam Aleksie trening skokowy, który uważam, że był bardzo fajny, udany, bardzo przyjemnie mi się z nią pracowało, bo jest osobą bardzo słuchającą, co nie zawsze jest takie oczywiste a tutaj rzeczywiście wykazała się naprawdę fajnym zaangażowaniem treningowym i z Prymusem bardzo ciekawy i wymagający trening przeprowadziłam im. Mieli za zadanie szeregu gimnastycznego, przejechanie parokrotnie w różnych kombinacjach. Mati oczywiście też miał swój trening, nie ukrywajmy, że on tam chyba mówił z piętnasty raz siedział na koniu czy jakoś tak, no i jeździł na naszej klaczce kolin, i też sobie dosyć fajnie radził, jakieś tam galopy były, uczył się prawidłowo anglezować, więc ich pobyt pierwszy zaliczamy do naprawdę, naprawdę udanych. Ale nie tylko wokół Aleksji i Matiego te nasze trzy tygodnie kręciły się, ponieważ prężnie przygotowywaliśmy jeźdźców do odznaki Konno. mieliśmy bardzo dużą frekwencję, co mnie osobiście bardzo cieszy. Ponieważ i w pierwszym, i w drugim tygodniu mieliśmy prawie 20 osób na egzaminach na odznakę jeżdżekonną. To były osoby już wyselekcjonowane i osoby, które naprawdę były przygotowane do tego egzaminu. I tak samo w trzecim tygodniu mieliśmy też dużą frekwencję. Także wyszły przez te trzy tygodnie dwa egzaminy na odznakę brązową. Co było też dla mnie bardzo fajnym wydarzeniem, ponieważ jeźdźcy ci, którzy doszli do tego etapu egzaminu rzeczywiście e, wykazywali umiejętności na tym danym etapie. Więc e, te trzy tygodnie były bardzo obfite w odznaki jeżdżę brązową odznakę i w doznania influencerskie. Ale drugi raz jak przyjechała Aleksa i Mati, no to e, poprowadzili z nami hobby horse, zawody hobby horse, czyli parkour i potęgę skoku. Nie ukrywam, że się tak naśmiałam wtedy, że naprawdę było, były to naprawdę śmieszne zajęcia, ponieważ Mati jest niezwykle wesołym i, i takim entuzjastycznym człowiekiem. No i oczywiście cała szajka młodzieży. Także udzielała im się ta dobra aura, którą Mati przywiózł i Aleksa. Więc naprawdę te zawody były śmieszne, wesołe, z nagrodami. Były pierwsze, drugie, trzecie miejsce w parkurze i pierwsze miejsce w potędze skoku. Pierwsze miejsca, słuchajcie, zgarnęła Helenka, która no, bezkonkurencyjnie po pobiła wszystkich na czas, i tak samo w potędze skoku. Ale potem, słuchajcie, jeszcze Aleksa pojechała w teren z Matim i tam się dużo działo, słuchajcie, ponieważ Mat jeździł na samochodzie i robił zdjęcia i nagrywał. Aleksę i całą grupę pani Oliwki, która pojechała w teren i tam też było, e, było dużo galopów, było kusa, były piękne widoki, bo nasza nasze tereny w ogóle wokół naszej stadminy są przepiękne i pełne e, naprawdę e, pięknych dróg leśnych. No i to chcieliśmy pokazać. Aleksa była zadowolona, potem jak przyjechała to mówiła, mówi, jak tam Aleksa? nie? Ona mówi, szybko było. No ale fajnie. Ważne, że się podobało i było naprawdę ciekawie. No, i ten właśnie trzeci tydzień, w który był Aleksa i Mati, też był naznaczony tym, że rozdawali autografy, robili fajne zajęcia na stołówce z wychowawcami, jakieś torby, ciasteczka i tego typu rzeczy. I to było naprawdę takie sympatyczne, można powiedzieć. Wszyscy się nacieszyli naszymi gośćmi specjalnymi. Ja też się nacieszyłam, ponieważ mieliśmy spokojnie w stajni, w takim sensie, że. Że mogliśmy się skupić na treningach, które mieliśmy do wykonania. I to było naprawdę ok. te trzy tygodnie przede wszystkim były pełne w treningi, w treningi skokowe, treningi ujeżdżeniowe. Poza odznakami brązową, srebrną oraz odznaką jeżdżykondą mieliśmy bardzo prężnie trenujących jeźdźców na obozie sportowym, co mnie bardzo cieszyło, bo w każdym tygodniu było naprawdę parę osób, które przyjechały na obóz sportowy i chciały tak na serio potrenować ujeżdżeniowo czy skokowo, więc tym bardziej było to dla mnie i dla innych instruktorów naprawdę satysfakcjonujące. No i ostatni tydzień właśnie zakończyliśmy tak, że spokojną sobotą nasi wszyscy goście wyjechali. W trzecim tygodniu nie robiliśmy odznaki brązowej, ale za to była bardzo duża odznaka, ono, bo było prawie 20 osób. Gdzie ja z panią Helenką Zagor egzaminowałyśmy tych jeźdźców, i nie ukrywam, że byłam naprawdę dumna z tych jeźdźców, ponieważ byli bardzo dobrze przygotowani z teorii. Czyli nasze wykłady, nasze zajęcia, które proponowaliśmy w tym tygodniu, i wzięcie na serio przez jeźdźców, bo to jest chyba przede wszystkim najważniejsze. Wzięcie na serio teorii dało takie efekty, że naprawdę śpiewająco odpowiadali, i było to. Mm, takie dla egzaminatora bardzo budujące, że jeźdźcy się naprawdę przygotowali historii, bo z tego trzeba zdecydowanie być dobrym, żeby potem móc to przekładać na jeździectwo, więc yy, uważam, że te trzy tygodnie były tak intensywne, w doznania słuchajcie, takie pozytywne naprawdę, bo yy, tak dużo fajnej młodzieży przyjechało i byli ci influencerzy, były odznaki, były treningi, yy, praca z końmi i w ogóle to, że Naprawdę one zleciały jak jeden dzień. Przed nami jeszcze trzy tygodnie, słuchajcie. I następny vlog będzie właśnie po trzech tygodniach podsumowujący e, już ostatnie trzy tygodnie ferii. E, moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że ten vlogasek z trzech tygodni ferii się podobał, bo mi się bardzo podobał. U nas, jak wiecie, obozy są naznaczone tym, że każdy sam czyści, każdy sam siodła. Jest wyprowadzanie koni na pastwiska, sprowadzanie koni z pastwiska, codzienne karmienie poranne i wieczorne. I my ganiamy wszystkich obozowiczów, żeby uczestniczyli w tym życiu stajni, żeby poznali tak naprawdę, jak wygląda codzienność nasza z koni. I to się podoba. I wydźwięk był naprawdę mega. Jesteśmy naładowani pozytywnymi emocjami. I mam nadzieję, że te następne trzy tygodnie będą tak samo super jak te. Ja tymczasem się słuchajcie, żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.